Były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak z Platformy Obywatelskiej źle ocenia funkcjonowanie Ministerstwa Obrony i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Na dzisiejszej konferencji prasowej w Rzeszowie stwierdził, że pracuje tam wiele osób niekompetentnych, co jego zdaniem ma wpływ na funkcjonowanie całego systemu bezpieczeństwa. Tomasz Siemoniak skrytykował funkcjonowanie Ministerstwa Obrony Narodowej i ministra Antoniego Macierewicza. Przypomniał, że Platforma Obywatelska już dwa razy składała wniosek o jego odwołanie. Teraz zdaniem opozycji sytuacja jest wyjątkowa, bo minister Macierewicz nie współpracuje ani z armią, ani z jej zwierzchnikiem, prezydentem Andrzejem Dudą. Ja wielokrotnie apelowałem publicznie do pana prezesa Kaczyńskiego, żeby jakąś decyzję podjął co do Macierewicza, taką czy inną, bo nie wytrzyma Polska tych kolejnych obietnic, zapowiedzi, pompatycznych przemówień, tej walki o stanowisko, bo tak to w tym momencie wygląda. Tomasz Siemoniak przypomniał, że nie sprawdziły się obietnice ministra Macierewicza dotyczące m.in. zakupu śmigłowców Black Hawk z Mielca. Jego zdaniem resort obrony nie przeprowadza zapowiadanej modernizacji polskiej armii. Dodał, że decyzje polityczne mają także wpływ na kształt współpracy wojskowej Polski z Ukrainą.